Witam Was serdecznie, z tej strony Tomek Szczepanowicki, Bartnik. Aż serce się raduje, bo pszczółki wyszły na oblot. Jest 20 stopni do słońca. W powietrzu czuć takie trochę ostre, zimne powietrze, ale pszczołom to nie przeszkadza. Kolejne dni też mają być ciepłe, więc mam nadzieję, że iwa wystrzeli i pszczółki coś niecoś dla siebie przyniosą. Niektóre rodzinki mniej, niektóre więcej. Jest samo południe. Ładnie słońce operuje na korpusy, które się rozgrzały. No i pszczółki poczuły, że pasuje wyjść na mały oblot. W każdej rodzinie jest oznaka życia, więc to mnie cieszy. Na razie nie widać, żeby jakiś pyłek nosiły, no ale dopiero co były mega mrozy u mnie, nawet do minus 13 stopni. I dzisiaj może uda mi się też zajrzeć do rodzin, zobaczyć jak tam wygląda sprawa z pokarmem. Oczywiście do rodzin, które mam zaznaczone, że może w nich braknąć pokarmu. Bo już praktycznie miesiąc minął od przeglądu, w którym Wam pokazywałem, ile jest ogólnie pokarmu. I w momencie, kiedy tam dokładałem ramkę pokarmu na wierzch. Muszę się Wam pochwalić, bo w końcu dorobiłem się wkładek denicowych z twardego PCW trójki. I przymocowałem drewienka. I bardzo ładnie się to wsuwa. Taki oblot to ja rozumiem. Jeszcze cieplej się zrobiło i teraz to już większość wystrzeliła z uli. Dobra, zobaczymy jak wygląda sprawa z pokarmem. Czy pszczoły wyczyściły ramkę górną? No, ramka jest puściutka. Ale ładnie pachnie, więc może już zaczęły nosić jakiś nektar. No, ramka jest prawie całkowicie już wyczyszczona. Już ją wycofam. I zaraz sobie zobaczę, uchylę, co tam słychać w środku gniazda. Tu troszkę pokarmu jest. Tutaj chodzi matka. Nie wyciągam ich całkiem, żeby nie zaziębiać.
Ta ramka jest dosyć ciężka. Ta również, tą wyciągnę, bo tutaj raczej czerwiu nie będzie. Ale tu pokarm jest. Tutaj również pokarm jest, więc go tutaj przesunę w tą stronę, bliżej czerwiu. No, pszczoły bardzo ładnie wysprzątały górną ramkę i spożytkowały na grzanie. No i z tej strony też jest trochę pokarmu. Dobra, zamykam. I tutaj zobaczę, jak się sprawa będzie rozwijała, czy wierzby zaczną kwitnąć i dawać nektar. Jeśli tak, to zostawię tak jak jest teraz, a jak nie, to będę chciał podłożyć tutaj albo jeszcze jedną ramkę pokarmową, albo po prostu ciasto. Druga rodzina obok. O, te jeszcze sobie przenoszą pokarm. Więc jeszcze im tutaj zostawię, bo zostało tutaj pokarmu, tutaj jeszcze. Ale sprawdzimy. A tutaj jest jeszcze. Także nie będę tego ruszał. Faktycznie jak zacznie już nektarować wierzba, to będę mógł usunąć ten plaster, żeby pszczoły mi nie nosiły w ten taki dodatkowy plaster na kropu. Bo raczej będą go układać od góry. Dobra, jeszcze jedna rodzinka. O, te mają jeszcze sporo pokarmu. Jeszcze cała tutaj strona do wygryzienia. Możecie zauważyć, że moje kalkulacje są w miarę sprawdzone. I to, co podaje literatura, że jednak pszczoły nie pobierają aż tak dużo pokarmu w okresie w lutym, tutaj w marcu. Dopiero jak zaczną konkretny rozwój. No i doczekałem się już pyłku. Zobaczcie, różne kolory noszą. Iwa już zaczęła kwitnąć, zauważyłem przed chwilą. I pszczółki zaczęły już nosić pyłek. No, będę musiał jutro przygotować już deski, które podstawię tutaj pod wlotki, bo obciążone pszczoły, które wracają do ula, czasem nie trafiają w wlotek i spadają w ziemię i mogą ginąć. Dlatego takie deseczki podstawię. A jeszcze zobaczę, podjadę pod wierzby, jak wygląda sytuacja. No i bingo! Iwa w dolnych partiach już tak wygląda, a u góry jeden huk słychać. Ciężko to będzie wam pokazać. Ale tutaj u góry już ładnie pszczółki działają.
Tutaj mam taki krzew, który zawsze mi pokazuje, jak wygląda stan z iwą. Ale jeden huk po prostu w koronie. Jeżeli te 3 dni będzie piękna pogoda, to nie dość, że pszczoły nanoszą dużo pyłku, to również powinna nektarować. A tutaj kwitnie kolejny ważny pożytek. Podbiał pospolity. Z niego też pszczoły bardzo dużo pyłku noszą. Oczywiście nie tak jak z iwy, ale dla mnie zakwitnięcie podbiału i iwy to jest kluczowy moment, gdzie do rodzin trzeba już podchodzić stanowczo i kontrolować pokarm. No po prostu jest to bomba w rozwoju. Dobra, napiszcie w komentarzu, jak tam u Was sytuacja. Czy widać tą wiosnę, czy nie. Mam nadzieję, że pogoda w miarę się utrzyma i pszczoły podbudują trochę swoje zapasy. Zobaczcie, co pszczoły robią. Z takimi brudami, które wylałem podczas topienia wosku, próbują się kąpać w tym takim pyłku, bo w sumie jest tutaj też trochę pyłku, żeby uformować obnóża, ale niestety no nie ma szans, żeby to się udało. Momentalnie znalazły, że coś tutaj było wylane. Tutaj również próbują się kąpać w tych okruchach, żeby uformować obnóże. Dobra, dzięki wielkie za oglądanie. Do zobaczenia, cześć.